Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Dzisiaj troszeczkę polatamy, a mianowicie zaprezentuję Wam najnowszy model PZL-a, jeżeli chodzi o marzec 2024 roku. Jest to PZL P24 w wersji A i F w barwach tureckich. Był już jeden Turek prezentowany. Ale dzisiaj nie tylko sam model Wam pokażę, ale również elementy od IBG do modeli ich PZL-i. Mówię tutaj o samolotach myśliwskich, oczywiście o płaszczakach. Tak prezentuje się Artbox. Jest to model oczywiście w skali królewskiej, czyli 1,72. Ukrywa się pod numerem 72553. Co widzimy z boku? No i z boku mamy teraz tak. Producent pokazuje nam cztery rodzaje malowania. Dwa srebrne. Już oglądaliśmy jednego tureckiego właśnie PZL-a. Poprzedni model PZL-a P24 był oczywiście w wersji G. Co nam dalej tutaj producent zapodał? Po prostu zaprezentował nam z drugiej strony modele, jakie zostały wydane, łącznie z ostatnim modelem PZL-a P24B w wersji bułgarskiej. A teraz, moi mili, zaglądamy do pudełka. Sam jestem bardzo ciekaw tego modelu, chociaż już tych PZL-i od IBG oglądałem dość dużo. Zobaczymy, co dzisiaj nam zaprezentuje IBG. Powiem Wam, że lecą niesamowicie do przodu. Niczym karabin maszynowy co chwilę zaskakują nas kolejnym modelem. Co prawda tutaj już ten model został opracowany, tak, jeżeli chodzi o wszystkie samoloty PZL-P. I powiem Wam, no tutaj już pozostaje nam otrzymywanie kolejnych wersji. Co dostajemy w pudełku poza samym modelem? Reklamę oczywiście Baba Ryby, która odbędzie się w dniach 1-2 czerwca bieżącego roku w Warszawie. A teraz tak, tak prezentuje się zestaw kalkomanii. Oprócz insygniów tutaj narodowościowych, oczywiście mamy też napisy techniczne, napisy na kółka. Gdzie jest moja różdżka? O Boże Święto, ona już tak wygląda. Dobrze. Mamy też tablicę do kokpitu, napisy na koła. Mamy oznaczenia tego samolotu tak samo. Powiem Wam, że ze względu na to, że PZL-P w polskim malowaniu no są szaro-bure, po prostu taki polish kaki. Te o wiele ciekawiej się prezentują, zagraniczne, te wersje eksportowe. No po prostu są dużo, dużo ciekawsze, bardziej wizualnie lepiej prezentują się. Tu IBG oczywiście obligatoryjnie, pum, daje nam blachę. Blaszka jest uniwersalna do wszystkich modeli PZL-P od numeru 517 do 526. A to jest który numer? Jeszcze raz zerknę. 553. Dobra. Coś nam jeszcze tutaj dojdzie w takim razie. I mamy oczywiście, tu warto zwrócić uwagę, klisze z oszkleniem. Czyli jeżeli nie chcemy wykorzystywać przezroczystych plastikowych ramek z przezroczystego tworzywa, które już prezentowałem 150 razy, no to siup, robimy sobie wyginańce tutaj z blaszki fototrawionej. No powiem Wam, nie wiem, czy bym się podjął tego. Cały czas się zastanawiam. Pewnie spróbuję. Nie uda mi się, skończę na plastiku. No ale zobaczymy. No i tu mamy te klisze. Z racji tego, że jest to inna wersja aniżeli polskie, proszę bardzo, IBG dodaje nam specjalną blaszkę, która jest dedykowana do wersji P24 A, B, C, E, F. Pamiętajcie, jest jeszcze G. I tutaj nam daje taki dodatkowy zestaw blaszek. Powiem Wam, że naprawdę szaleją. A teraz co patrzymy dalej. Tu mamy instrukcję.
Na kredowym papierze, powiem wam, no taka po byku ta instrukcja jest. Mamy oczywiście rys historyczny dokładnie samolotu PZL P24. Jeżeli bierzemy sobie PZL-a, weźmiemy P11, tam jest oddzielny opis. Na drugiej stronie ilość ramek, co zawiera w ogóle to pudełko. No i uwaga, tu już mamy kolorowane elementy. No nie mamy kolorowanych elementów fototrawionych. Fajnie by było, gdyby te fototrawione były na żółto zaznaczane. Kolejne etapy sklejania. Tak, tu dużo lepiej by się to prezentowało, gdyby było na żółto zaznaczone właśnie elementy fototrawione. Może w kolejnych, posłuchajcie, instrukcjach znajdziemy właśnie, jeżeli chodzi o PZLP, no to wiadomo, że może znajdziemy w tym wypadku już zaznaczenie. No i tutaj mamy właśnie montaż tego elementu z blaszki. Jak go mamy zamontować, gdzie mamy go zamontować. On jest zresztą tutaj opisany jako fototrawiony element. I kolejne elementy. Bardzo czytelna jest ta instrukcja. Tu mamy też instrukcję właśnie, jak wyprofilować, w jaki sposób wyprofilować osłonę kabiny, łącznie z wiatrołapem, z wiatrochronem, jeżeli chodzi o elementy fototrawione, jak i również, które elementy kliszy mamy wyciąć, żeby właśnie zrobić pełną osłonę tutaj kabiny. No i mamy malowania. Co mamy w malowaniach? Numer 2005, posłuchajcie, samolotu, wyprodukowany w zakładach PZL, jednostka nieustalona, Turcja, pierwsza połowa lat 40., samolot przebudowany do wersji 24F, poprzez wymianę silnika. Spód lewego skrzydła był czarny. Rekonstrukcja malowania na podstawie fotografii historycznych. No i powiem wam, super to wygląda, proszę bardzo. Tu mamy właśnie spód. Powiem wam, że to są niesamowite smaczki. Kolejny samolot o numerze 2008. Tak samo wyprodukowany w PZL-u. Piąty pułk lotniczy, Korlu, Turcja, około 1940-41. Samolot po przebudowie ze zmienionymi rozmieszczeniem chłodnic. Osłona kabiny usunięta. Aha, ok, czyli widzimy, że nie mamy tutaj już osłony kabiny, tylko mamy ją otwartą. Tu mamy znowu 2010, w PZL-u tak samo. Turcja, o, to są wczesne, 37 rok. Samolot oryginalnej konfiguracji, w jakiej został dostarczony z państwowych zakładów lotniczych, oczywiście Warszawa, Okęcie. No i kolejny mamy, tak samo tutaj Turcja 38-39, samolot wyprodukowany, aha, tu już mamy w tym momencie samolot wyprodukowany, licencyjny po prostu. I tutaj właśnie tak patrzę na ten z tyłu, jak jest, dopiero teraz zauważyłem tą różnicę i to dość sporo właśnie, nie przyglądałem się na tą okoliczność. Zmodyfikowaną w trakcie, właśnie, osłona kabiny zmodyfikowana w trakcie służby. Fajnie. Tutaj oczywiście producent też prezentuje tabelę kolorów, jakie mamy użyć do malowania tego samolotu. I mamy tutaj Vallejo, proszę bardzo, mamy Hatakę, jak najbardziej, Life Color, Mr. Hobby, AK Interactive, Mission Model. I jeszcze raz bym poprosił o ponownie, jak mnie oglądacie ponownie i może to usłyszycie, bardzo bym był zadowolony, gdyby były też farby Amo by Mick Jimenez. No i dobra, tyle jeżeli chodzi, posłuchajcie, o instrukcję.
No i tutaj mamy. Powiem wam, że zauważyłem małą zmianę, ale zanim do tego dojdę, obniżę kamerkę. Te elementy znamy doskonale z innych PZL-i P24, ale w każdym razie trzeba je, ktoś ogląda pierwszy raz. To jest ramka N. No i tutaj mamy lotki, jak i również silnik. Tu trzeba sprawdzać elementy zgodnie z instrukcją, czy aby na pewno używamy tego silnika, bo najprawdopodobniej jest jeszcze jeden, jak nie dwa. Tak prezentuje się detal. No jest on, powiem wam, naprawdę zarąbisty. Ja tak siedzę w tych czołgach, sklejam te czołgi z uporem maniaka, wręcz bym powiedział, a PZL-e czekają. Jeden wisi od Army P11C i to oczywiście w tym wypasionym, posłuchajcie, zestaw. Już trochę wisi. No i oczywiście IBG. Tu mamy elementy podwozia. No i tutaj, nie wiem, są niestety zapadnięcia. Tu trzeba troszeczkę powalczyć, bo się zapadło. No bywa. Ale tutaj używamy też kół bez osłony. Mamy śmigło oczywiście, trójłopatowe i to jest ramka M. Ale dzisiaj nie tylko wam zaprezentuję sam model plastikowy, tylko jeszcze coś wam pokażę. Dobrze, mamy tą rameczkę. Super, proszę bardzo, niczym w armię. Ale jakby były strunówki, to by było też bardzo fajnie, ale w każdym razie zobaczcie, jest zmiana w IBG, mamy torebkę wielorazowego użytku. To jest duży, duży progres. Następna ramka to jest ramka Z jak Zorro i tu mamy lotki, stateczniki, podpórki i bombki. No naprawdę, zwróćcie uwagę może, jak jest ładnie ryflowanie blachy zrobione, jest naprawdę super. To najlepiej gdyby było, powiedzmy, łoszem pociągnięte, ale detal jest naprawdę niesamowity. To są bombki. Tutaj, proszę bardzo. I zgodnie z instrukcją, takich elementów, na przykład jak statecznik, może być kilka. I tu trzeba bardzo, bardzo uważać. Tak samo z tymi podpórkami. Zauważyliście, że tu też są podpórki i tu są podpórki. Proszę bardzo. Kolejna rameczka. Y jak Yeti. I tu są elementy kabiny między innymi, jak i również tu mamy wydechy. Oj, żeby dalej tak, niech IBG naprawdę to jest taki nasz... IBG jest naprawdę, powiem wam, firmą, która no, niesamowicie reprezentuje nas na rynku modelarskim. I życzyć im należy tylko wszystkiego najlepszego, nawet jak jakiegoś babola walną. No posłuchajcie, błędów nie popełnia ten, co nic nie robi, tak? Sami jak sklejamy, czasami walniemy jakiegoś babola i powiem wam, no trzymam za nich kciuki, mam nadzieję, że pojazdy, które będą się pokazywały, to będą dosłownie Chińczykom majty w gumach pękały. Oby, trzymamy kciuki. No powiem wam, że naprawdę chłopaki starają się chyba z wszystkich sił, ale teraz by się przydał już troszeczkę też jakiś inny, nowszy model. Chociaż powiem wam, ta cała seria PZL-i, karasi, łosi, czy też fokewulfów, no to powiem wam, z jednej strony marudzę, że o rany boskie kolejne, ale dzięki IBG tak naprawdę zobaczyłem, że było tyle wersji i tyle fabryk, odmian powiedzmy, samego Focke-Wulfa 190D zwanego Dorą i powiem wam naprawdę tylko chwalić za to i są to nowe modele, nie żadne przepaki. A tu mamy elementy kadłuba. Tylko czy to jest kadłub do tej wersji? Tak. To powinien być do tej wersji kadłub. To jest ramka Q jak Kubuś.
I tu mamy kolejne, zobaczcie, osłona silnika, silnik i tu musimy też uważać, czy aby na pewno wszystkie elementy. I tu mamy też wnętrza kabiny. Trzeba zwrócić uwagę, że na ramkach tych znajdziemy elementy nie tylko do wersji na przykład P24, ale możemy znaleźć do P11. I tu trzeba zgodnie z instrukcją po prostu zapindalać, czy aby na pewno skleimy tą wersję w 100%, czy też inna. Ja na pierwszy rzut oka, jak patrzę, to wydaje mi się, że to jest ten model samolotu, ale zobaczymy jeszcze chłodnicę. Na tym guciu widzę. Tak. I tu właśnie na to też trzeba zwrócić uwagę. I zaraz Wam powiem, zaraz dojdziemy do tych elementów, które Wam pokażę za chwilę ponadprogramowo. To jest ramka kadłub właśnie do tej wersji. Ramka Q. Wnętrza prezentuje się tak, czyli mamy taki stelaż częściowo pokazany, to co widać. O ile będzie go później widać. Mamy ramkę Q. Powiem Wam, że tak naprawdę to mi się marzy, tak na 99%, na przykład taki F-16 od IBG, jeżeli chodzi o samoloty, nie od Kinetica, tylko po prostu dobry polska wersja F-16, czyli właśnie blok 52 w wersji CD, czyli jedno-dwumiejscowej. No, byłbym naprawdę very happy, szczęśliwy. No i żeby był pilocik, jak w Tami. A tu mamy ramkę AA. Żeby nie było. No i to jest ramka, gdzie mamy właśnie skrzydła. O, to jest ramka tylko i wyłącznie do tego, posłuchajcie. O, właśnie. Tu mamy działka. Montujemy pod skrzydłami. I tak samo zwróćcie uwagę na detal. Jest naprawdę niesamowicie wykonany ten model. Tu mamy wyrzutnik i łusek, widzę. Do drugiego uzbrojenia, dobrze mówię? Tak, tutaj montujemy. Bo tu mamy podpory, tu montujemy, a tu jest miejsce do zamontowania bombek. A tu montujemy ten element 9 chyba, tak? 9 z tego wynika, tak, 9. Bo tu mamy 6, 7, 8, 9. 9 montujemy jako tutaj taki wyrzutnik łusek jest. No powiem Wam, że naprawdę jestem naprawdę bardzo zadowolony, bardzo ładny jest to model. Tu mamy, uwaga, inny typ śmigła. To jest ramka BC. I nie wiem, wydaje mi się, że to jest w ogóle pierwszy raz widzę tą ramkę. Albo nie zapamiętałem ich, bo były inne wersje osłon i silnika. Bo tutaj mamy trójłopatowe śmigło w tym P24. Ale czy to jest na pewno to, to nie dam sobie głowy obciąć. Pamiętajcie. Patrzymy po prostu w instrukcję. To jest ramka AC. Prawie moje inicjały. Super to wygląda. Taka cieńsza ta ramka jakaś. Wydaje się, to są nowe ramki. Mam wrażenie, że one są cieńsze. Tak jakby już tutaj coś jednak dobrze. Że przeoszczędzono trochę na tych grubych ramkach plastikowych. No i uwaga, to jest ramka B. Tu mamy koła plastikowe. Mamy osłonę zagłówek pilota, tak, do fotela. Tu mamy. No i powiem Wam, że teraz jestem głupi totalnie, zgłupiałem. Bo pamiętacie, tu Wam pokazywałem tą wersję, a tu mamy, proszę bardzo, ale różnica polega między innymi na ilości tutaj chłodnicy, radiatory. Widzicie, że są jeden, tu są dwa radiatory.
I to jest ramka AE. Adam Edyta. I to jest P24. Tak samo trzeba sprawdzić dokładnie, czy na pewno to tego używam. No mi się wydaje, że właśnie tych elementów używam. Tak, tych elementów. To są elementy do tego modelu. Czyli mamy tutaj AD, prawie jak Adam, ramkę. No mamy tutaj właśnie radiator silnika, osłonę. I tak samo to jest właśnie ten element do tego silnika. Zwróćcie uwagę. Cieńsze dużo ramki, fajnie. Widzę, tamte są starsza produkcja, a tu są, widzę, już bardzo podobnie robione jak ramki do Focke-Wulfa, a cieńsze same ramki są po prostu. I to się dużo lepiej te elementy moim zdaniem prezentują. Inna forma jest zupełnie, widzę. No kurczę, pieczone, powiem wam, robi to wrażenie. A teraz, moi mili, nadprogramowe elementy. Tego już nie będę wyjmował, pokazywał. Zapraszam do pod koniec innych unboxingów dotyczących PZL i P11, czy też P24. Tu mamy jeszcze. Schowamy te elementy. No i uwaga. Pa-bam. Tu mamy zestaw elementów wydrukowanych w technologii 3D do PZL i P24. Uwaga, tu jest FG, czyli my się łapiemy, bo tu mamy właśnie te osłony różne. AF, tak? I musimy zobaczyć, a my mamy tak, dwa radiatory tutaj, razem posłuchajcie Venturi, stópką Venturiego. Mamy, uwaga, koła PZL P11, P24, jak i również, uwaga, fotelik do P24 A, B, C, G. Bez F-a, ale mamy A. I powiem wam, naprawdę te elementy wyglądają rewelacyjnie. Jeżeli widzieliście poprzednie elementy, jakie wam prezentowałem, no to ci, co już widzieli, powinni to potwierdzić. Proszę bardzo. I zaczynam od radiatorów i tubki. Tu IBG nam nawet dorzuciło jeszcze instrukcję. No, przydałoby się. Co mamy wywalić? Czyli po prostu, no to jest dość skomplikowane właśnie. To już wywalenie tych elementów. No ale trzeba wziąć taką piłkę. Na przykład, jak ja mam. Z dużo cieńszym włosem, znaczy bryszczotem, taką piłkę włosową i dany element po tym elemencie wycinać, potem przeszlifować i sobie wkleić, proszę bardzo, te elementy. No trochę trzeba poćwiczyć, żeby nie uszkodzić elementu. Instrukcja siup. O kurka wodna. Nie lubię tych torebeczek akurat. Ale jaja. Tam, ja już pokazywałem. Tubka, ta trąbka jest w środku. I tu bardzo proszę, chłodnica. Dobra. Się uśmiałem jak norka. Dobrze, opanuj się, chłopaku. Duży już jesteś. Kółeczka. Tam ostatnio ktoś marudził, że coś nie dowidział. No nie widać tego tak dokładnie na pierwszy rzut oka. Jak się ma 50 lat, trzeba po prostu brille założyć. I tu widzicie, to są kółka do PZL P24 i PZL P11, P24. Fajne, nie? Nawet napompowane dobrze. Jest tutaj widać nacięcia. I napisy widać. No jak ktoś nosi brylę, tak jak ja, to tutaj trzeba sobie przyłbicę założyć i widać te napisy.
Pamiętajcie, to jest 7.2, więc na litość boską, przecież te napisy nie będą kurno wyrzeźbione w tym, tak? Tylko trzeba się przyjrzeć. Albo nakleić sobie kalkomanię. Jak stryjenka sobie życzy. Venturiego. Ja i tak tego nie zapamiętam. Venturiego. No i powiem wam, superancki fotelik. Już nie pamiętam, pokazywałem czy nie pokazywałem te elementy. No ale fotelik trzeba pokazać, bo jest naprawdę kozacki. Tylko teraz powiedzcie mi, którędy to wyjąć. O, tędy wyjąć. Ten fotelik mnie rozwalił. No, oczywiście mam tu zastrzeżenie co do tych pasów, no bo mamy pasy, ale zobaczcie na tapicerkę zagłówka. Coś pięknego. Jak chciałbym taki mieć fotelik komputerowy do biurka. Ha, no pomyśleć. Może gdzieś sprzedają jakieś takie siedzonka do samolocików. Moi mili, no oczywiście tu jest, zapomniałbym. Proszę bardzo. Tu trzeba wychlastać pewien element. Tu jak mamy właśnie ramę, którą tu wklejamy, to trzeba chlasnąć, żeby tu było puste. No i to wszystko. Usuwamy to, co czerwone. Nieźle to brzmi. Usuwamy to, czerwone. No i mili. No, na dzisiaj, jeżeli chodzi o pezetalki, puławszczaki, z mojej strony to wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że było fajnie oglądać. Podoba wam się ten model, link znajdziecie w opisie oczywiście. Ja wam bardzo dziękuję, liczę na lajki, suby, zapraszam do subowania też kanału, jak i również komentowania. Pozdrawiam was, trzymajcie się, cześć.